Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Została nam ostatnia rozmowa do wykonania, tym razem z Leafem. Zobaczmy sobie, w jakiej odległości on się od nas znajduje. No jest to dosyć niedaleko, z tym, że po drodze widzę, mamy przeciwnika, którego sugerowana moc wynosi 90, więc chyba wypadałoby go unikać mimo wszystko. A, mamy tutaj niedostępnego wierzchowca. No dobrze, jest to, rozumiem, że związane z tym, że po prostu znajdujemy się na wysokości. Zatem skorzystajmy tym razem. Dosiądźmy. I podążajmy drogą w stronę zadania. O kurcze. Minęliśmy tego wroga. Mam nadzieję, że nas zostawi. Cholera. Bardzo niedobrze. To miejsce jest przeklęte. Odszukaj źródło klątwy i zniszcz je. Ojejku. Ej, mam naprawdę nadzieję, że ten przeciwnik nas zostawi. No chyba nie mamy z nim za bardzo szans. Nasza moc to 33. Jesteśmy 3 razy słabsi. Nawet nie o połowę, więc chyba wolę sobie, niech oni sobie walczą. Może też nie, ewidentnie chcą nas zabić. Zejdźmy z konia. Rozwalmy tego przeciwnika. Nie wiem, kurczę, czy jest sens walczenia z tamtym. Kurczę, nie. On nam odbiera jednym uderzeniem 1/3 życia. A my mu praktycznie nic. To się mija z celem. Czemu on tutaj w ogóle chodzi? To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Nie chcę z nim walczyć w ogóle. Kurde. Nie. Jakieś nieporozumienie w ogóle. Teraz jak już nas zobaczył, to raczej nie będzie chciał nas zostawić. Ojku, ale przypał. Tutaj mieliśmy pomówić. Przez to, że on nas cały czas goni. Nie za bardzo. O dobra, tutaj są. Kurczę, muszę iść do naszych pomocników, bo inaczej marny nasz los. Może się naprawdę kiepsko skończyć. Może wspólnymi siłami, jak się ukryje, to oni go pokonają. Chyba że podczas rozmowy on po prostu sobie pójdzie. Soma said I would find you here, Leaf. What's your plan? We're ridding the world of a priest who spouts praise for the Elderman and funnels tithes into Wickman's coffers. So the plan is this. We sneak in, gut the priest, and return to Soma. That will get Wickman steaming. How did you come to join Soma's army? We came to England together, sailing under Guthrum. The Great Summer Army, the Saxons called us. When Guthrum left for Wessex, Soma stepped forward to lead. Something I would have liked to do myself. What would you do if you were the Jarl of Grantbridge? I would run the city my own way. I would not give Birna and Galen's opinions equal weight. Do you not trust them? I wouldn't say that. It's more. Birna's boots are stuck in the mud, and Galen's are in the sky. If death were bearing down upon us, I worry neither would have what it takes to carry us through. You were there when Guthrum made Soma the steward of Grantbridge. How did that feel? Good fortune for her. When Soma took hold, the silver started flowing and the people started dancing. She knows trade. I do wish I'd been bold enough to put myself forward, to take on the burden and honor of running a city.
But that's beside the point. Soma is my Jarl's corner, and I'm her sworn man. No act of any god will change that. As a master shipbuilder, what does your work require? Patience and love. I know each of our vessels as a parent knows their child. But building ships needs silver too. The hard wood, the tough fabrics, the expensive paints. The yellow I use, for instance, that must be imported. A high price for a happy color. I'm certain that's why someone stole my paint some weeks ago. Blasted thief. Good conversation, Leif. Now let's take down Wickman's men. Too right, too right. Wickman's whelp awaits his reward. My warriors will distract the Saxon Dobra, forces tamten at the odpuścił. You and I will find the priest. Więc chociaż tyle dobrze. Mam nadzieję, że go już nie spotkamy. No jednak przeciwnik trzy razy silniejszy to... Wygląda. Wtopmy się. Co, mamy czekać, aż oni wszystkich wybiją? Takie trochę to dla mnie bez sensu. Dobra, Klecha jest tutaj. Dobra, ja się nie będę chować. To w ogóle nie jest w moim stylu. Oż ty, kurde, tutaj w plecy mnie. Kurczę, muszę tego dzwonnika tutaj rozwalić. Dobra. Okej. Skrzynię. Dobra, tu jeszcze gdzieś jest klucznik. Przynajmniej gdzieś widzę klucz. Dobra. Klucz do drzwi Walden. Z kim ty walczysz? A, nasz człowiek tam leży. Dobra. Chyba się rozbryzgł. Przeszukajmy go sobie. I idziemy tutaj. Dobra, chodźmy górą. Oni se siedzą i elo. Niezły ten atak. Dobra. Chcę go zabić.
Dobij. Okej. Wow. Kurczę. Pułapka z zapalającym pyłem. Nieźle. Tutaj mamy list. List od Wigmunda. Ojcze Cuthbercie, pragnę podziękować Ci za Twoje niestrudzone wsparcie. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem Twoich wychowanków. Mają wpojoną cnotę posłuszeństwa, którą, jak mniemam, zawdzięczają wyłącznie Twym mądrym naukom. Proszę, przysyłaj kolejnych. Zawsze rad rozmawiam z takimi energicznymi młodzieńcami, którzy chętnie chłoną wiedzę o zakonie starożytnych. Otwierają się tu przed nimi liczne możliwości i mogą się wielce przysłużyć naszemu wspaniałemu dziełu. No dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś drobiażdżki. Luknijmy sobie z góry na okolice. Mamy tutaj jakieś drobne bogactwa. A! Nieźle. Zapomnieli, że ja tutaj weszłam? Nieźle. A, dobra, spokój, to my. Witam. Czy my możemy sobie już tu otworzyć te drzwi? Nie mogę w ogóle ich otworzyć, ale bzdura. No dobra. Zapasy pełne. Tutaj coś jeszcze. Dobra. Chyba w tej chacie tutaj jeszcze mamy małe co nieco dla nas. Jest i skrzynia, troszkę prowiantu. Świetnie. Spójrzmy zatem jeszcze na drugie bogactwo. A, tutaj u góry. Dobra, chyba w tej chacie. Jest i skrzynia. Świetnie. Jest i kolejny artefakt, ale jeżeli jest to kolejne drzewo, to się wścieknę, nie? Uważaj, to jest niepotrzebne. Co tu się odwala? Kurde no. O, nie czaję za bardzo, co chodzi z tymi artefaktami. Jeszcze. Do czasu oczywiście. Dobra. Pokonani. Spójrzmy sobie. Artefakt niby znajduje się tutaj. Czyli że gdzie?
A, teraz w tym miejscu. Ej, czaicie to w ogóle? To się zmienia... Dobra, może źle spojrzałam. Ale... Jak sobie teraz tutaj najadę, to widzicie, to się cały czas zmienia w innym kierunku. Czyli tak jakby te artefakty... Nie wiem, czy nie są po prostu kwestią... tego, że... widzimy mniej więcej miejsce, w którym może się znajdować, ale trzeba go znaleźć. Wydaje mi się, że to jest tak jakby cały tutaj psikus w tym wszystkim, no bo to było niemożliwe z tym drzewem. Ja tam, kurczę, wchodziłam, schodziłam, tak samo kilka takich artefaktów chyba ewidentnie jest, że... No dobra, gdzie mamy uciec? To jest pytanie. Nieźle, możemy tu popić. Dobra, nic wam nie robię. Więc bez zbędnej paniki. A, dobra, czyli teraz mamy pomówić z Leafem. Well struck. We made short work of Wickman's man. That we did. You've proven yourself an asset to us. I'll see you back in Grandbridge. No dobra, może tym razem luknijmy na mapę. Gdyż fajnie by było tutaj przedostać się szybką podróżą. No bo jednak mamy tutaj naprawdę spory kawałek. Myślę, że warto jest się przenieść tutaj z tej drugiej strony. Dlatego też, tak jak mówiłam, jak już mamy gdzieś w pobliżu te punkty szybkiej podróży, to naprawdę warto, bo jak teraz byśmy mieli iść te ponad 1000 metrów, to jednak chwilkę by nam to zajęło. A tak szybciutko. Możemy sobie skorzystać. O, i nawet jeszcze jakieś umiejętności wskoczyły. Zróbmy sobie tutaj piękny skok. Ojojoj, to mogło zaboleć. Skorzystajmy z naszej łodzi. Serio tak daleko? No to ja chyba podziękuję i sobie tutaj przepłynę w pław, bo jeżeli mam do niej dopłynąć, to się trochę mija z celem, tak szczerze mówiąc. Mamy tutaj coś smacznego. Ciepły posiłek zawsze na propsie, więc... Dobra, znajdźmy tu wejście. Bo raczej nie uda nam się wskoczyć tak po prostu.
No patrzcie, swaniaków, no. Jak są te ostre pale, to tak średnio. Dobra, już praktycznie jesteśmy. W ogóle ile tu jest bogactwa? A my tu nic praktycznie nie pozbieraliśmy. Musimy się tym zająć. Przy najbliższej okazji. Dobrze, tutaj mamy nasze zadanie. Eivor, the plan worked. One of Wegman's captains caught him sniffing around Eurolyponte. Remember, you don't need to kill him. Have fun. I'll be planning our next move in the Longhouse. Little boy, where is your daddy hiding? Godless heathens. Grandbridge is the province of Lord Wegman of Walden. The city is rightfully his. Poor soldier. Doesn't know what heathens do to men of God like him. Hasn't heard the stories, it seems. We can educate him. Look at those ham hands. Could make a nice pair of gloves. And his heart. A heart that beats in a lad like this? Feed a family of six for a week. Let's cut his throat now and water the orchards with his blood. No, sweet lord, no! No, no! He's on the Isle of Ely, Elderman Wegmund, in the monastery, I swear. Thought that would take till the next morn. Let's tie him up and let him rot away. Oh, fucking Dane halfwits! The Lord will smite you from this land, all of you! May God have mercy on- That home-thieving snake might have cast a curse on us. I couldn't risk it. Christians don't curse. A, ktoś się wkopał. Wickman's on the Isle of Ely. I'll tell Soma what we've learned. No dobrze, możemy teraz pomówić z Somą. Z tym, że... Już jesteśmy w tej ładnej okolicy. Ja pozwolę sobie rozejrzeć się za błyskotkami. W sumie nawet jedna chyba jest w środku. Albo i na górze. Czy my mamy możliwość, żeby się tu wspiąć? Trochę średnio. Czy tędy możemy wejść na górę? Też tak trochę średnio. Ewidentnie jest tam pomieszczenie. Więc jakoś... Wypadałoby tam wejść. Na pewno tutaj tym łukiem by się dało. Dokładnie. Dobra, zejdźmy. W sumie coś jest z tej strony, to może i od razu luknijmy. Jak na złość po drugiej, no szlak. Kurde. Nie zeskakuj mi tu. A tutaj możemy to rozwalić. No nie do końca tak miało być. Właś mała. No idź od drugiej. Nie, źle weszłaś.
Dobra. Mamy to maleństwo. Świetnie. Dobrze, a luknijmy, jak to tutaj wygląda. Tu mamy kolejne. Już nawet widoczne z daleka, więc... Te świnki. No dobrze, jak nie od przodu, to od tyłu. Poważnie, z każdej strony będzie zablokowane. Nie, no tu się przecież nie przycisnę. Dobra, chodźcie górą, może tutaj będzie jakaś możliwość. Ojejku, wykończy mi to przeziębienie. Kurczę, no tu jest jedyna szczelinka taka. Ale chociaż z tej strony wygląda jakby... A tutaj? Z tej strony nie, ale z drugiej wyglądało, jakby ten narożnik był pusty, ale nie wiem, czy to też nie będzie jakiś błąd. Kurczę. The other side must be barred. Tyle zagadek, no. Puśćcie mnie. A idźcie. Z takimi hacjentami. No pod domem raczej wejść nie mogę. Tutaj z żadnej strony nie widzę nic, co by sugerowało na to, że można by wejść. Jedyna szczelina jest od tej strony, ale tym oknem też nie widzę żadnej interakcji. Więc... No dobra, kurczę, niech im będzie. Maybe next time. Chodźmy zatem luknąć to nasze zadanie. I ewentualnie te bogactwa gdzieś tam w międzyczasie będziemy sobie obczajać. Szczególnie, że to są drobiażdżki. Eivor, what did Wigmund's little man have to tell us? Wigmund is at the monastery on the Isle of Ely, hiding among the church mice. I'll need to plan our attack, but I won't face him while the traitor he commands is still under my roof. So what have you learned? Birna is in love with you. Unanswered love is a volcanic emotion. Birna has always been unpredictable, but she's a warrior grown. She does not let her emotions guide her actions. Birna used to be a smuggler, hardly an honorable life. There is honor among even the lowliest of men. Danes know that better than most. Leif wishes he had stepped up to lead, and to be where you are now. Leif has a celebrated place in my clan. As a shipbuilder, he is without peer, and he knows I know this. Leif disagrees with how you run Grandbridge. This city thrives under me, as a bustling port for his longships, for instance.
Leif told me his yellow paint had been stolen. Yellow is a troublesome color to make. He was upset when his stores were stolen. Galen puts his visions above everything, to the point of fanaticism. Visions are like clouds. Each person sees a different meaning in the shape, and Galen sees an important meaning. Galen told me he was near death when you found him, and saved his life. Yes, people thought him cursed. He was adrift in deep water. But don't we all deserve a guide back to the shallows? I found Galen's longboat painted hastily with yellow paint on the day of the attack. Why would he mark his longboat differently from the rest of ours? I found a message meant for Saxon forces. It said not to attack any longship painted yellow. You told me you found yellow paint on Galen's longboat, didn't you? That's all the evidence I think we need. You've been thorough. Who is the traitor? No mam nadzieję, że się nie pomylimy. Wydaje mi się, że zdrajcą może być Galen, ale nigdy człowiek pewności nie ma. Galen betrayed you. Are you certain? Kurczę, wydamy sąd i się okaże, że będzie nie tak i będzie przypał. Dobra. This will be the hardest thing I have ever done. Stay close by me, Eivor. I will need you. Dory! Kurczę, no. Trochę emocje, bo nie byłoby fajnie się pomylić. Nie wiem, jak w ogóle potoczy się rozgrywka w momencie, kiedy się pomylimy. Mam nadzieję, że oni to jeszcze jakoś zweryfikują. My family, my inner circle. Today we make sure what has happened to us will never happen again. We end Wigman's life. But not all together. For you cannot survive the winter with a rat in your larder. O kurczę. No way. Galen. You have betrayed me, Galen. I haven't! Soma! You're the key to my life. You must lead me to my destiny. Carry me to the summit of victory. Do not warp what is real with the stories you tell yourself. I have seen no signs of your destiny. Mam nadzieję, what I have seen is my people slaughtered, my city befouled, and your delusions fueling the destruction. How dare you think your destiny, your greatness, outweighed all of ours? He believed too much in fate, and not enough in us. Take him away. I feel as if I have torn off my own arm. Wickman deserves death. But killing him won't make your family whole again. You think I don't know? This is for those who follow. To join me is to take an oath. To break it is to suffer. We make camp on the outskirts of the Isle of Ely. Join us there. She carries the weight of leadership on one shoulder, and the bonds of her people on the other. Now that she's lost one, she walks lopsided. It'll take years of toil to rebuild those bonds with her people. Yet she is unburdened now. Lighter. She is a leader, not a friend, Eivor. Her mistake was thinking she could be both. Think you can swill with the best? No dobrze, udało nam się ukończyć zadanie.
I tym samym mamy jeszcze niewykorzystane 2 punkty umiejętności. Mamy też zdolności, jedną nową zdolność, a dokładnie pułapka z zapalającym pyłem. Z racji, że mamy tylko 2 umiejętności walki dystansowej, o kurczę, nie tak miało być, to możemy sobie ją normalnie po prostu przypisać. Jeśli chodzi o kwestię umiejętności, to zależało mi na tym lądowaniu z przewrotem. Udało nam się również odblokować nowe drzewko umiejętności. Nasza moc wzrosła również do 35. Leczenie ostatniej szansy. Gdy w trakcie walki twoje zdrowie spadnie do krytycznego poziomu, wszystko wokół zaczyna poruszać się wolniej, dając w ten sposób szansę na uleczenie się lub ucieczkę. Bardzo ciekawa umiejętność. Tak jak widzicie, większość naszych umiejętności kierowało się zdecydowanie na żółtej linii. Praktycznie w ogóle nie rozwinęliśmy umiejętności czerwonych. Ale myślę, że z czasem to się zmieni. Tym samym bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz do komentowania filmu. Tym samym nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!